Cześć, mam na imię Janek i studiuję stosunki międzynarodowe i nauki polityczne na University of Sheffield i dzisiaj pokażę Wam miasto i uczelnię. Tak, dla jasności, Sheffield znajduje się na północy Anglii, 60 km od Manchesteru i 60 km od Leeds. Mój akademik znajduje się pomiędzy centrum miasta a kampusem uniwersyteckim i pierwszy budynek jest tuż naprzeciw. Uwierzcie lub nie, ale 20 minut temu było jeszcze pełne słońce i nie było jednej chmury, a teraz już no, jest jak jest. Jeśli chodzi o akademiki uczelniane, to są trzy kompleksy. Pierwszy jest Broad Lane Court, dalej jest nowy Allen Court, a trzeci, zarazem największy, jest za kampusem i nazywa się Antcliffe. Jest bardzo duży, nowoczesny. Jednak, szczerze powiedziawszy, wszystkie akademiki uczelniane są wiele, wiele droższe niż te z sektora prywatnego, więc polecam prywatne. Albo znaleźć sobie grupę fajnych ludzi i wynająć dom, no to już jest w ogóle najtańsza opcja. Jak widać, cały czas jestem w jednym miejscu, jest to cmentarz, jednak ten kościół nie jest czynnym kościołem, tylko jest to budynek uniwersytecki, jest tam sala wykładowa. To jest Frederick Mappin Building, jeden z historycznych budynków uczelnianych. Jest on aktualnie w trakcie remontu. Tak wygląda wnętrze i pokazuję to jako ciekawostkę, bo ogólnie w Anglii jest bardzo popularna desakralizacja budynków. Także ogólnie mamy w starych kościołach magazyny, akademiki bardzo często, sale wykładowe. I tutaj widzimy The Diamond, nową architektoniczną wizytówkę uczelni. Jest to biblioteka. Jestem teraz w holu. Jest tutaj dosyć tłoczno, dlatego że znajdują się tutaj też sale wykładowe. No to wchodzimy do środka. No budynek jest bardzo imponujący w środku. Są tutaj przestrzenie do nauki, cztery kondygnacje, sale komputerowe. Jak ktoś jest fanem lotnictwa, tak jak ja, no to mamy tutaj symulatory lotów dla studentów Aerospace Engineering. Jestem teraz na trzecim piętrze i tutaj widzimy pokoje, które można do nauki wynająć. Są zarówno małe, jak i nawet duże sale konferencyjne. Ale ogólnie przestrzenie do nauki są bardzo różne, bo mamy takie open space, a także sale komputerowe, sale silent study. Wyszedłem teraz z Diamonda i idę dalej na kampus. Za 40 minut mam zajęcie i nie wiem jeszcze, ile mi się uda nagrać, ale oczywiście będzie dalsza relacja później. Tutaj mamy Blackwell's, księgarnię uniwersytecką. Wiem, że jest też obecna na innych uczelniach i dla studentów uczelni jest bardzo fajna oferta, że jeśli znajdziesz książkę gdzieś indziej w tańszej cenie, to dostaniesz ją tutaj za te ceny dokładnie. W Sheffield mamy coś takiego jak Super Tram. Nie jest to taki dokładnie tramwaj jak w Polsce, coś bardziej w stylu kolei metropolitalnej. A to jest kolejna biblioteka, Information Commons. Jedna w sumie z trzech, a dokładnie cztery, bo jest jeszcze jedna w szpitalu dla studentów medycyny. Information Commons jest podobnie wyposażone jak Diamond. Zarówno Diamond, jak i IC są otwarte 24 godziny na dobę. I wyłoniła nam się Art Tower, najwyższy uniwersytecki budynek w Anglii. Pójdziemy tam później.
Ja właśnie skończyłem swój seminar i tak wygląda standardowa klasa, w której się odbywają seminary. Zaraz obok mojego departamentu jest centrum sportowe, które zaraz wam pokażę. Doszedłem właśnie na Goodwin Sports Center, tam widzicie wejście do hali sportowej na boiska, a tu jest basen, siłownia i inne przestrzenie do uprawiania sportu. Nie widać tutaj wszystkich boisk, ale są one do rugby, hokeja, lacrosse, są też korty tenisowe. Wewnątrz kampusu znajduje się Weston Park. Tutaj mamy Arts Tower z innej perspektywy. Tak wygląda park, a tu macie muzeum. Jestem teraz w sercu kampusu przed Students Union. Jest to miejsce spotkań studentów. Można tutaj też zjeść, załatwić bardzo wiele spraw. Students Union w Sheffield jest od 8 lat z rzędu wybierany jako numer 1 w Wielkiej Brytanii. Tu jest sklep uczelniany z różnymi akcesoriami, tu jest normalny sklep, a tu jest box office, gdzie kupicie bilety na wszystkie wydarzenia w mieście. A poza tym, jak już mówiłem, są różne bary i przestrzenie, gdzie można się spotykać, działają tu różne societies. W Students Union znajdują się też różne biura informacyjne, w których możecie załatwić bardzo ważne sprawy, a także uzyskać pomoc, jak chodzi o pracę czy pomoc finansową. Na terenie uniwersytetu działa bardzo wiele societies, to są takie zrzeszenia studentów o różnych tematykach, od pieczenia ciast po sport, kulturę, a także są różne narodowe societies, polskie, włoskie, no właściwie każdy kraj prawie ma swoje society tutaj. Dlatego bardzo trudno jest tutaj być samotnym, bo można zawsze się zapisać do jakiegoś society i wtedy się poznaje ludzi o podobnych zainteresowaniach. Teraz pokażę wam najstarszy budynek na uczelni, jest to Firth Court. Tutaj między innymi mają zajęcia studenci Biomedical Science. Jestem teraz w laboratorium Departamentu Biomedical Science. Sprzęt jest bardzo, bardzo profesjonalny i także każdy ze studentów ma możliwość maksymalnego rozwoju i dostęp do wszystkich najnowocześniejszych sprzętów. Taką ciekawostką z Arts Tower jest to, że oprócz normalnych wind mamy coś takiego jak Paternoster Lift. Tutaj znajdują się studia, w których pracują studenci. Tutaj mamy widok. No jak widać, niestety widok dzisiaj jest bardzo, bardzo przeciętny przez pogodę. Jakby ktoś się zastanawiał, jak duży jest Sheffield, to mieszka tutaj 600 tysięcy ludzi. Jeszcze taką ciekawostką jest to, że jest ono położone na 7 wzgórzach, podobnie jak Rzym. Jest tutaj naprawdę bardzo górzyście i chodząc po mieście można się zmęczyć. To tak jeszcze nawiązując do wzgórz, Sheffield graniczy z Parkiem Narodowym Peak District z pięknymi widokami, to jest jakoś 15 minut stąd. Ja już właśnie skończyłem włoski i zaraz odpowiem wam na wasze pytania. Jak chodzi o wymagania, to są one na każdy kierunek trochę inne. Ja na swój kierunek musiałem mieć średnią z matury 75 plus 3 rozszerzenia 85, 80 i 75. Kolejne pytanie dotyczyło studiów magisterskich Aerospace and Avionics, bo koleżanka nie może znaleźć na stronie.
Szczerze powiedziawszy, to nie wiem jak z tym kursem. Też musiałbym spojrzeć w internecie. Możesz się zawsze skontaktować ze Smart Prospects i oni ci pomogą. Kolejne pytanie to ogólna ocena uczelni. Uczelnię oceniam bardzo dobrze. Ogólnie ja tutaj przyszedłem ze względu na swój wydział, ale ogólnie całe doświadczenie jest świetne. No i nawiązując właśnie do tego rozwoju, to istotną kwestią są języki obce. Ponieważ każdy może zarówno dla siebie, albo za punkty ECTS uczyć się języków obcych. Kolejne pytanie to, czy trudno dostać się na kierunki artystyczne, ile trwają i czy są popularne tak samo jak kierunki ścisłe i humanistyczne? Troszeczkę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie są tak samo popularne jak kierunki ścisłe lub humanistyczne, bo tu jest wymagany jednak talent. A odnośnie tego, czy trudno się dostać, ile trwają, to zapraszam do kontaktu ze Smart Prospects. Kolejną podjętą kwestią jest temat dual degrees. Może mój kierunek tak brzmi trochę dwojako, bo to jest International Relations and Politics, ale to jest tak naprawdę jeden kurs. Mam bardzo wiele znajomych, którzy studiują dual degree, czyli ma na przykład ekonomia plus polityka, języki plus polityka, historia plus polityka. Plusem takiego kierunku jest na pewno to, że można się rozwijać w dwóch dziedzinach równocześnie. Jest to trochę bardziej trudniejsze do ogarnięcia tak jak pod względem nauki, bo się ma jednak dwie różne dziedziny i to nie do końca jedno uzupełnia drugie. Na każdym kierunku jest coś takiego jak core modules, czyli takie przedmioty, rdzenie, które po prostu są obowiązkowe i trzeba je ogarnąć. To jest zawsze indywidualna sytuacja, ale ja mam na przykład kolegę, który studiuje Economics and Politics. No i on musi ciągnąć te ekonomiczne i polityczne główne moduły, a chciałby na przykład wziąć sobie dodatkowe polityczne, typu na przykład Security Studies. Ostatnie pytanie, jak tutaj wygląda sytuacja z pracą? Ja do tej pory nie pracowałem, teraz aktualnie będę szukał pracy. Jednak wiem od moich znajomych, że można znaleźć pracę, jest to duże miasto, tak samo jeszcze uczelnia też zatrudnia bardzo dużo studentów. Dostałem jeszcze pytanie o mój kierunek, jak wygląda, jakie są przedmioty, dlaczego go wybrałem. W pierwszym semestrze miałem takie moduły jak Politics of Globalization, Introduction to Political Analysis i Western Political Thought. W drugim semestrze mam Comparing Modern Policies i Security Studies i mogłem jeszcze wziąć wprowadzenie do brytyjskiej polityki. Wydaje się to być dosyć niewiele. Jak na studia, jednak jest bardzo dużo czytania i bardzo dużo pracy. Trzeba pisać eseje takie na 2500 słów z przypisami, z bibliografią. Wszystko musi być zero plagiatu jakiegokolwiek. Oprócz tego policy reports, różne projekty, symulacje, zabrania ONZ, co jeszcze? No takie rzeczy z życia. Egzaminy wyglądają tak, że po prostu się siada i odpowiada na 2 z 6 pytań, to są bardzo dużo napisać, bo to są eseje. Chodzi o mój wydział, to jest bardzo, bardzo dobry w Anglii i są też wykładowcy, którzy tu przyjechali z Harvardu i z Yale, z LSE. Także polecam serdecznie każdemu. No dobrze, kochani, ja teraz muszę iść się uczyć i żegnam się z wami na tę chwilę. Jak coś, to piszcie na Facebooka Smart Prospect.